Czas na trening. Przygotuję się na konkurs. Dostanę się do tej drużyny. Jakie piękne. Są olśniewające. Gotowe, dziewczyny? Wow, pięknie wyglądacie. Wiemy. Szkoda, że ty nie. Dziewczęta, zapraszam. Musimy iść. Nara, Ofermo. Nazwała mnie Ofermą? Nie jestem. Auć. Ktoś jeszcze? O, hej. Co ty robisz na podłodze? Za mną. Ra, ra, ra. Nasi górą. Jestem ozdobą boiska. Gotowa? Raz, dwa, naprzód. Jesteśmy świetne. W tę stronę. Teraz obrót, tak? Uhuu. Miał mały włos. Chyba znów przegrywacie. Szkoda. Liczy się zabawa, prawda? Nie? O nie. Tak. Wygrywamy. Nasi chłopcy wymiatają. To nie fair. Wow. Nasi są kiepscy. Hej, może ja rzucę? Dajesz. Uwaga. Nie, niemożliwe. Nie. Trafiłam. Świetny rzut. Wygraliśmy. Woo! Tak, i kto teraz jest Ofermą? Też mi coś. Ej, dokąd to? Trzeba dbać o formę. Cheerleaderka nigdy nie próżnuje. O, wiadomość. O, jaki on uroczy. Jest cudowny. Pora działać. Wiem, jak dopić Ginie. Muszę się spieszyć. Byłoby szkoda, gdyby zgubiła pompony. Jakie piękne kwiaty. Mam takie szczęście. Co za romantyk. A gdzie pompony? Przecież tu leżały. Świetnie, tylko tego brakowało. Nie mogę bez nich ćwiczyć. Chyba, że... wykorzystam papier od kwiatków. Wezmę się do pracy. Najpierw odetnę tę część. Potnę papier w paski. Całkiem, całkiem. Teraz wyjmę kwiatki. I rozwiążę kokardę. Pompony gotowe. Dobra, wracam na trening. Do boju! Mogą być. Fajnie być popularną. Stańcie w kolejce. Patrzcie, to Gina. Gina, dasz autograf? Potrzymaj. Proszę bardzo, dzięki za wsparcie. Wow, jaka kochana. To chyba jakieś żarty. To nie fair. Czy liderki mają trudne zadanie? Patrzcie, jednym ruchem nadgarstka tworzycie idealną linię. Ten wykład ci nie pomoże, kujonie. Próbuję się skupić. Najważniejsze są kąty, widzicie? Wow, bardzo ciekawe. To była moja popisowa figura. Chwilę. Nieźle się zapowiada. Dalej w formie, wow! O kurczę, ale obciach. Wszystko gra, to część układu. Akurat. Nie bądź zarozumiała. Pora na sprawdzian. Czy to naprawdę konieczne? Dobrze, niech będzie. Kto by się uczył, skoro można ściągać? Stacy, co ty robisz? Schowaj telefon. Co? No dobrze. A chce pani takie buty? To chyba dobry układ. O, jakie piękne. Jesteś kochana. Nie tym razem, nie. Ale, no dobra, nie jestem zachwycona. Wiem, co zrobię. Ha, przygotowałam się. Mam odpowiedzi w pomponach. Psst, podasz mi? Dzięki. Co się dzieje? Niesprawiedliwe. No już, dawaj odpowiedzi. Nie, nie. Serio? Dobrze. Może jednak zmienisz zdanie? Nie. A teraz?
No dobrze. Może być. Trzymaj. Super, dzięki. A gdzie odpowiedzi? Tu nic nie ma. Gina! Gdzie ona jest? Ha! Powodzenia! Co za małpa! Zaraz, zostawiła odpowiedzi. Wezmę sobie. I kasę też. Mam dziś dobry dzień. Udało się. Zaraz, gdzie moje pompony? Zostawiła mnie w sali. Nie! Co za trening. Strasznie się zmęczyłam. Ale warto było. Pora na prysznic. O, to było szybkie. No to idę. Teraz ja wkraczam do akcji. Ja to wezmę. Jestem Gina Oferma. Od razu lepiej. Gdzie mój strój? Niedobrze. Mam tylko jedno wyjście. Zapocone ubrania z siłowni. Mam pomysł. Zabawię się w projektantkę. Odetnę tę część. Muszę uważać. Teraz wzdłuż nogawki. I w poprzek ud. Teraz przekręcę spodenki w pasie. Podciągnę ten prostokąt. I wetknę w naszyjnik. Ale to nie koniec. Jak nowe ciuchy. Wygląda świetnie. Dobrze, czas już iść. O, bardzo fajne. Musimy tego spróbować. Hej, możemy zaczynać? Co to jest? To ten fajny kanał. Wow. Musisz to obejrzeć. Od razu zasubskrybuję. I gotowe. Super. Dzięki. Co ty masz na sobie? Wow. Świetnie wyglądasz, Gina. Wow, niezła stylówka. Tego już nie potrzebuję. Pójdziemy na kawkę? No pewnie. Dam sobie radę. Powinno być niezłe. Bez paniki, tak jak ćwiczyłam. Jest niezła. Prawda? Świetnie mi idzie. Uda się. O, kurczę. Idzie jej aż za dobrze. Muszę to zmienić. Aha, to będzie epickie. Uświetnijmy jej występ. Słodycze. Podoba mi się. Nie przemyślałam tego. Pora na wielki finał. I już. Świetnie, wspaniale. To bardzo miłe. Czas na gwóźdź programu. Bijcie brawo, zachwycę was. Okropnie. Na pewno się spodobam. Aż żal patrzeć. Niech już skończy. Tada! Buu! Tragicznie! Nie! Nie znacie się na cheerleadingu. Wow! O nie! To dopiero jest dobre. Idealne zakończenie układu. Nie śmiejcie się. Nie żartuję. Wow. Pomóż. Co tu się dzieje? Dzięki. Ciągnij mocniej. Spokojnie, już wiem. Chodź. Jaki ty silny. Wiem. Gina, chodź tu. Która powinna wygrać? Stacy czy Gina? Pisz w komentarzach. Decyzja należy do ciebie. Kogo wybierzesz? Cześć, dziewczyny. O czym rozmawiacie? Fuj, odejdź stąd. Uciekły ode mnie. Szkoda. Chyba nie jestem aż tak ładna. Może coś na to poradzę? Dziś miałam taki paskudny dzień. Okropny. No jasne, ona ma lśniące białe zęby. Co z tego? Też bym takie chciała. Chwileczkę. Może znajdę na to jakiś sposób. Sprawdzę, co mam w pudełku z gadżetami do zębów.
Fajnie. Na pewno wykorzystam sporo rzeczy. O, nić dentystyczna z wykałaczką. Chyba zacznę od niej. Usunę nią brud z pomiędzy zębów. Fuj, ohyda. Dobrze, co jeszcze mi się przyda? Czegoś takiego szukałam. Otworzę to pudełko. W porządku, mam całe opakowanie tabletek. Wyciągnę jedną i włożę sobie do ust. Pora na czyściutkie ząbki. A przynajmniej na to liczę. Pogryzę tę tabletkę. Pewnie mam fioletowe zęby. W porządku, ufarbowałam je sobie. Teraz pora na szorowanie. Tabletki powinny je przy okazji wybielić. Czas wypróbować specjalną szczoteczkę. Następnie użyję fajnego elektrycznego urządzenia, które wszystko za mnie zrobi. Usiądę i cierpliwie poczekam na efekt wybielania. Dobrze, już chyba dość czekania. Tak, mam znacznie ładniejsze zęby. Widzę, że lśnią. Ale to jeszcze nie koniec. Dobrze, że zawsze mam przy sobie te małe klejnociki. Muszę je jakoś podnieść. Najlepiej pensetą. I kto teraz ma najpiękniejsze ząbki? No jasne, że ja. Tak, teraz mam najlepsze zęby w całej szkole. Pora się nimi pochwalić. Muszę się zebrać na odwagę. Tada! Co sądzicie o moich nowych ulepszonych zębach? Oho, czemu są takie lśniące i błyszczące? Hej ludzie, już jestem. Co jest? Eli, masz najpiękniejsze zęby w całej szkole. O, rety nie mogą mnie zobaczyć w tym stanie. Ładnie dziś wyglądam. Uwielbiam mieć nieskazitelną cerę. Jeszcze tylko podkreślę lekko brwi. Czy to zabłąkany włosek? O nie, nie pozwolę na to. Zajmę się tym tu i teraz. Głupie włoski. Precz z mojej twarzy. Przesadziłam ze skubaniem. Co to za hałas? Kto tak wrzeszczy? Lepiej to sprawdzę. Ktoś może potrzebować pomocy. O kurczę, Emily, o co chodzi? Co się stało? Emily, nie masz brwi. Spokojnie, spokojnie. Oddychaj głęboko. Masz tyle kosmetyków, że na pewno coś zaradzimy. Proszę, weź kredkę do brwi. To na pewno pomoże. Jesteś pewna? Przecież ja w ogóle nie mam teraz brwi. Po prostu ją sobie dorysuj. Dobrze, cóż, może zacznę tutaj. Tak jest, świetnie ci idzie. Nie przestawaj. O nie, Eli, patrz. Dorysowałaś sobie gąsienicę. A tak dobrze ci szło. No i co ja teraz zrobię? Nie płacz, nie poddawaj się. Gdzie ja to mam? Cały czas na nim siedziałaś. No dobra, to na pewno rozwiąże twój problem. Niemożliwe. Czy to szablon do malowania brwi? To pierwszy krok. Dobrze, oto szablon i kredka do brwi. Wow, świetnie ci idzie. No i jak? Udało się, prawda? Żeby ci się odwdzięczyć, też ci dorysuję brwi. Ale Emily, ja przecież mam już brwi. No wiem, ale zaufaj mi, będziesz pięknie wyglądać. Tada, teraz wyglądasz jak tygrysica. O kurczę, to jest genialne. Wyglądasz ślicznie, słodziutko. Narysuję sobie pasy na ramieniu. Tak, zrób to koniecznie. Wow, czy to możliwe? Dziś szkolna sesja zdjęciowa. Ale się cieszę, uwielbiam pozować do zdjęć. Zaraz, Emily, czemu ty się nie cieszysz? Nie czuję się zbyt dobrze w tej stylizacji. Może po prostu zdejmij okulary. Bez nich zmrużę oczy i będę wyglądać koszmarnie. Wszyscy będą ładnie, a ja zrobię minę jak głupek. Widziałaś to, prawda? Wszyscy wyglądali na szczęśliwych, tylko nie ja. Tak, to rzeczywiście trudna sytuacja. Przykro mi, że jesteś smutna z tego powodu. Hej, chwileczkę. Chyba wiem, jak można ci pomóc. Zaraz ci pokażę. Mam w torebce pisak 3D. Poczekaj, nie chcę, żebyś mi zepsuła okulary. Spokojnie, zaufaj mi. Czy kiedykolwiek źle ci doradziłam? Proszę, zrobiłam ci zdjęcie bez okularów. Wydrukowałam, żeby mieć szablon do malowania pisakiem 3D. Widzisz, dorysuję ci świetne sztuczne rzęsy. Nie zapomnijmy o drugim oku, ono też musi mieć rzęsy. Dzięki zdjęciu wiem, jaką mają mieć wielkość. Wow, świetnie sobie radzisz z tym pisakiem. No i gotowe, zdejmę je z twojego zdjęcia. Widzisz? A teraz ci je założę. Proszę bardzo. Wow, bardzo mi się podobają. Są różowe i długie. Od razu czuję się lepiej. Będzie je widać nawet w okularach. To prawda. Chodźmy sobie zrobić zdjęcie. Dzień dobry, ustawię się lepszym profilem. Oczywiście. No dobrze, następny proszę.
Jestem, ale muszę zdjąć okulary. O rety, jakie masz piękne różowe rzęsy. To będzie świetne zdjęcie. Dziękuję, też tak myślę. Hej, dziś dostaniemy album ze zdjęciami. Tak, wyglądam super. Całe szczęście. Teraz mogę odetchnąć. Kompletnie nie rozumiem tego działania z fizyki. O nie, o nie, o nie. Mam strasznie mało czasu. Gdzie moje rzeczy? Dobra, chodźmy już. Jestem gotowa. Co? W życiu. Nigdzie nie idę. Uczę się fizyki. Żartujesz sobie? Mowy nie ma. Nie widziałaś ulotki? Sama zobacz. Tu jest napisane dziś impreza. Nie! Ale czemu? Mówisz poważnie? Widzisz, co mam na sobie? Nie pójdę w czymś takim. Spokojnie, wiem, co możemy zrobić. Pożycz coś z mojej garderoby. Co tylko zechcesz. Cokolwiek? Serio? Tu jest sporo ubrań do wyboru. Przymierzę to. Tak, kochana, będziesz wyglądać bosko. Bosko? Nie użyłabym tego określenia. Haha, no dobra, przymierz to. Szczerze mówiąc, to wcale nie jest lepsze. Prześwituje mi bielizna. Wolałabym już trójklauna. Masz rację, to nie jest najlepszy wybór. A ta czerwona sukienka? Ta z piórami? Poważnie? Dobrze, no okej, przymierzę ją. Wow, ten strój jest najlepszy. Wyglądam super. O, rety. Świetnie się czuję w tej sukience. Nawet pióra są spoko. Dziewczyno, wyglądasz obłędnie. Od stóp do głów. Dobrze, jestem gotowa iść na imprezę. O nie, potknęłam się o sukienkę. Upadnę. Lecę! Emily, nic ci nie jest? Pomogę ci wstać. Wydaje mi się, że ta sukienka to jednak nie najlepszy wybór. Przymierz to. Może masz rację. Niech ci będzie. Wow, świetny zestaw. Teraz na pewno się nie potknę. Tak, chyba udało nam się znaleźć strój na imprezę. O kurczę. Ześlizguje mi się z ramienia. No nie, skoro spadło teraz, to spadnie znowu. O, a nie mówiłam? Teraz będę się tym przejmować. Musi być jakiś sposób, żeby to naprawić. Żeby było modnie i łatwo. Już wiem, co zrobić. Wezmę rolkę taśmy. Widzisz? Jest dwustronna. Przykleję ci kawałek do ramienia. Teraz przycisnę bluzkę do taśmy, żeby ją przymocować. Nie zapomnę też o spódniczce. Taśma przytrzyma ją w miejscu. Nie będzie się przesuwać do góry. Wow, co za genialne rozwiązanie. I to skuteczne. O, Ellie, co za świetna impreza. Wiedziałam, że ci się spodoba. Baw się dobrze. Przepraszam, pożyczę to. Pora zatańczyć. Dalej, Emily. Pokaż, jak się ruszasz. Nie muszę się przejmować, że ubranie będzie się przesuwać. Wow, Emily. Nie wiedziałam, że tak świetnie tańczysz. Bardzo się cieszę, że przyszłaś ze mną na imprezę. Ja też. Świetnie się bawię. Zobaczmy. Spoko jest ten styl? Och, nie. Jakoś go nie czuję. Potrzebuję więcej fioletu. Będzie pasował do makijażu. Jednak nie. Ach, spróbuję czegoś innego. Okej, czerwona bluza. O niebo lepsza niż t-shirt. Trochę sportowa, trochę hip-hopowa. Jest okej. No dobra, skończę się pakować. Skarbie! Chyba nie zamierzasz założyć tego do szkoły. Zamierzam. Przecież jesteś taka ładna. Ugh, dobra, to w co powinnam się ubrać? Może tę słodką spódniczkę? Albo tę tiulową? Nie ma mowy. Och, nie przemówię ci do rozsądku. Szkoda. Ech, już myślałam, że nie wyjdzie. Spakuję przekąski. One poprawią mi dzień. Chwileczkę. Nowy kierowca nie wpuszcza z jedzeniem. Słabo. Można by to jakoś obejść? Może włożę je do kieszeni. Nie ma mowy! Och, na pewno je tam znajdzie. Co teraz? Zaraz! Spódniczka! Oto rozwiązanie! Posłuchaj, przemyśl może jeszcze włożenie jednej z tych spódnic. O, o rety! Nie wierzę! Wyglądasz uroczo! Och, pa! Podjęłaś dobrą decyzję! Wow, ale się odstawiła! Masz przy sobie przekąski lub napoje? Okej, chyba jesteś czysta. Możesz wejść. O, co jest grane? Co ty masz na sobie? Wiem, wiem. Ale dziś stawiam jedzenie ponad modę.
Przestań się śmiać i patrz na to. Tada! Wow, nie wierzę. Chyba jesteś geniuszem. Proszę bardzo. Cieszę się, że postanowiłaś dziś włożyć tę spódnicę. Ja też. Daj mi jednego cukierka. Widziałaś ten nowy filmik? Jej strój był koszmarny, nie? O, a! O kurczę. Przepraszam, naprawdę nie chciałam. Nie martw się. Nic się nie stało. Chyba muszę nieco ostrożniej otwierać szafkę. Potrzebuję tej książki? O, puszka ze słodyczami. Jest tam coś? Chyba tak. Pycha. Hej, chcesz jednego? Nie, dzięki. Hej, stój! Nie, nie, nie! Nie możesz tego zabrać. Kierowca nie pozwala wnosić jedzenia, pamiętasz? O, racja. Potrafi być wredny. Pogadamy później. Sprawdzę, jak wygląda moja fryzura. Na szczęście całkiem nieźle. Ten fryzjer zna się na swoim fachu. Hej, ty! Tak, do ciebie mówię. He? Co jest? Naprawdę ze mną rozmawiasz? No a z kim? Pogadajmy o słodyczach. Są super, ale ja nie wiem, co zrobić. Trudna sprawa, ale na pewno jest jakieś wyjście. Och, okej! Już rozumiem! Jestem niesamowita! Muszę myśleć nieszablonowo. Ej, czy to serio się wydarzyło? Okej, moja torba. O, przestraszyłaś mnie. Co ty masz na twarzy? O, sorki. Zatrzymaj się. Muszę sprawdzić, czy nic nie przemycasz. Jasne, proszę zajrzeć do mojej torby. Rety, poważny trądzik. No już, zapraszam do środka. Współczuję. Okej, udało się. Teraz powiedz, co z twoją twarzą. Zdradzę ci mały sekret. To nie jest to, na co wygląda. Pora coś przekąsić. Och, ohyda! Poczekaj, aż zdradzę ci mój sekret. To cukierki. O, bardzo sprytnie. Wiem, jestem z siebie bardzo dumna. Masz. Nie, dzięki. Zachowaj je. Co by dziś porobić? Czy on do mnie macha? O, Rety! Cześć! Zaraz, co? Czy ona wpadła do basenu? Pomogę jej. Biedactwo. Proszę, okryj się kocykiem i rozgrzej się. Dzięki. O, Rety, jesteś taka piękna. No cóż, chętnie ci pomogę. Zawsze mam przy sobie zapas. Do dzieła. Tu jest za dużo tosterów. Ha? Co to? A, budzik. Uff, jeszcze 5 minut. Tak, pora wstać i wybrać się do szkoły. To będzie genialny dzień. O, nie, wracam spać. Dobrze, zacznę się szykować. No, twarz czyściutka. Zaraz, zaraz. Nieważne, to nic takiego. Przeczeszę włosy palcami. No i proszę, to wystarczy. Czas wybrać okulary na dziś. Może niebieskie? Albo te w stylu Harry'ego Pottera. Tak, świetnie. Którą bluzkę włożyć? Białą? A może w kropeczki? Jednak białą. Będzie świetnie. Och, czemu szkoła jest tak wcześnie? Chwileczkę. Nie, nie, nie. Pryszcz? I to na czubku nosa? Dobrze, to powinno mi pomóc. W międzyczasie umyję zęby. Wygładzę pory w skórze. Uwielbiam to. Jeszcze maskara. 99, 100. No, włosy z głowy. Pora wybrać ciuchy. Może to? Czerwona spódnica i różowa bluzka. Pasują do siebie? Chyba tak. Tak, miałam rację. Wyglądam super słodko. Dobry, gotowa do wyjścia? Bo ja tak. Muszę sprawdzić, czy wszystko spakowałam. Na pewno będę musiała poprawić makijaż. Wezmę też flamastry. Może się przydadzą na plastyce. Och, czemu suszarka się nie zmieści? Jednak nie da rady. Co jeszcze? Ten zeszyt? Nie, po co mi on? W porządku. Gotowa? No to w drogę. O kurczę, Mowgli naprawdę opuści dżunglę? Niesamowite. Totalnie chcę to zrobić. Oj ja! Nie wiem, co myśleć. Smucić się na wesoło? Muszę się napić. Wow, świetna książka. Zaraz, co się dzieje z moją twarzą? A, wysyp krost.
wyglądam jak Claudia Schiffer. Oj, nie mogę na to pozwolić. Muszę coś zrobić. Muszę je powyciskać. Hm? Co się dzieje? Wyczuwam, że ktoś niszczy swoją skórę. Hm? Ach, co ty robisz? Przestań! Nie! Nie wyciskaj ich, tylko pogorszysz sprawę. Dobrze, że się przyjaźnimy. Pomogę ci. Co to jest? Co z tym zrobić? Przykleiłaś mi naklejkę do twarzy? Tak. To lek na trądzik. Wyleczy twoje pryszcze. Zaufaj mi. Przykleję je na wszystkie wypryski. Poważnie? Okleisz moją twarz naklejkami? Tak, będziesz miała całkiem gładką skórę. Czuję się jak książeczka dla dzieci. W porządku, mogę je teraz zdjąć. Nie, nie, nie. Zostaw je na 4 godziny. 4 godziny? Tak długo? Drukarki strajkują. Hej, wstawaj! Zostało ci tylko kilka sekund. W porządku, zdejmij je. Bierzemy pierwszą. Wygląda świetnie. Będziesz zachwycona rezultatami. Tak, miałam rację. Daj lusterko, chcę zobaczyć. Wow, niemożliwe! Popatrz, jaką mam ładną cerę. Jej! Zaraz, co ty robisz? Nic dziwnego, że tak ci pryszcze wyskakują. Świetna książka. Burger też w dechę. Hej, przesuń się. Gotowa na przebieżkę? Chodźmy. Ćwiczenia? Nie, dzięki. To nie dla mnie. Myślałam, że chcesz poprawić kondycję. Cóż, faktycznie tak mówiłam. A poza tym chcesz zrobić wrażenie na pewnym chłopaku? Masz rację. Tak też mówiłam. Dobra, idę. W porządku. Rób to, co ja, a poprawisz formę. Ach, męczę się od samego patrzenia. Pamiętaj też o ramionach. Nie tylko nogi. Dalej! Pobiegnijmy tędy. Tu jest ładnie. Skoro tak mówisz... Hej, przestań się obijać. Przyspiesz i ciśniemy. Krok za krokiem. Tak się to robi. Matko, zaraz umrę. Nie umrzesz, wyluzuj. Po prostu ćwicz dalej. Wyobraź sobie, że całujesz te urocze usta. Super, jeszcze kilka powtórzeń. Świetnie ci idzie. Jeszcze, dawaj, wytrzymaj ból. Matko, padam z nóg. Chyba nogi mi się zepsuły. Dobrze, że w końcu jestem w domu. Ty, mój burger, dalej tu jest. Padam z głodu. Tak, honot do mnie, pyszotko. Zaraz, lepiej się ukryję, żeby nie mieć kłopotów. Tu będę bezpieczna. Smacznego. Hm? Gdzie ona? Przecież wróciła do domu. Hm, ani widu, ani słychu. Gdzie ona się podziała? Zaraz. Słyszę odgłosy rzucia. Ha! Znalazłam cię. Naprawdę myślałaś, że się przede mną ukryjesz? Oddawaj to. Tak się napracowałaś. Nie zmarnuj tego. Proszę, jak jesteś głodna, to jedz jabłka. Zrobimy z nich mus. Jest smaczny i sycący. Proszę bardzo, pij. Samo zdrowie. Serio? To wcale nie jest smaczne. Faktycznie. Okropnie smakują. Wybacz. O matko, matko! Nie umiem wchodzenia na obcasach. Musisz przenieść ciężar na palce, nie na pięty. Dobrze, chwileczkę. Słuchaj, wyprostuj plecy i głowa do góry. Proszę, teraz spróbuj. Dobrze, dobrze, zaczynasz łapać. A może nie? To beznadziejny przypadek. Ma w plecaku całą masę książek. W sumie mogą się przydać. Książki na głowę i staraj się ich nie zrzucić. To ci pomoże. Widzisz? Popatrz. Chodź w ten sposób. A, już rozumiem. Tak jest, dajesz. Czekaj, zaraz, zaraz. A gdzie obcasy? Chodzi na bosaka. I po co to ćwiczenie? Ej! No dobra. Niech ci będzie. Włożę je. Nie! Moje książki! I okulary! Out! Uf. Wow! Ale dziś gorąco. To trochę potrwa. Jej książki też dostają po głowie. No dalej! Dalej! Hej! Hej! Chyba już rozumiem! Patrz!
Tak, udało się! Wiedziałam, że dasz radę. Jesteś super! Co? Co ona takiego wyprawia? Cześć! To chyba bolało. Auciu! Ach, za dużo kosmetyków. Od czego mam zacząć? Hej, na co patrzysz? Skąd to wszystko wzięłaś? Kupiłam, ale nie wiem, co robić. Pomożesz mi? Proszę, proszę, proszę. W porządku. Pomogę ci. Chodź ze mną. Co za miejsce. Jakie ładne. Podoba mi się. Wow, naprawdę? Weź głęboki wdech. I przygotuj się. Zaczynamy. I gotowe. Przejrzyj się w lusterku. A, rety! Nie, nie ma mowy. To przesada. To do mnie nie pasuje. Przepraszam, nie podoba mi się. Co? Ale czemu? Wyglądasz ślicznie. Tak, ale wolę naturalny wygląd. Nie taki. Aha, dobrze. Nie martw się. Zrobię ci inny makijaż. Wypróbujmy inne kolory. Okej, oby to pasowało. O, rety! O to mi chodziło. Nie wyglądam, jakbym miała makijaż. Dzięki. Świetnie. Cieszę się, że ci się podoba. Hej, zrobimy sobie zdjęcie? Wrzucimy je na Insta. Uśmiech. Jesteśmy najlepszymi psiapsi. Proszę, zaraz ci prześlę, ale najpierw opublikuję. Co ona tam ogląda? Nie widzę bez okularów. Proszę, spójrz tylko. O, co ty robisz? O, wygląda doskonale. Świetna robota, ale potarłaś oczy i zepsułaś makijaż. Przynajmniej zdjęcia się udały. O, spójrz na nie. Wspaniałe. Kiedy ona stała się popularna? Ma piękną sukienkę i makijaż. Nie wierzę. Włożyła buty na obcasie? Jak ona to robi? Co do? Ło! Nie mogę oderwać oczu. Auć! Co to za hałas? O, rety! Świetna robota. O, jakie ładne rzeczy. Ojejku, wspaniałe. To cudowne. I bardzo drogie. Muszę to mieć. Chyba mi nie starczy. Trochę nieładnie, ale może nikt nie zauważy. Zaraz. Nie tak prędko. Trafi pani na dołek. I tak nic nie powiem, Glino. Ach, wyglądam okropnie. Nie mam makijażu. Oto twoja breja. To jest posiłek? Wystawię wam kiepską ocenę. Proszę. Od razu lepiej. Jestem głodna. Zaraz. Mam pomysł. Wezmę trochę dżemu i podkreślę kontury. Brawo. Ale czegoś tu brakuje. Już wiem. Zdrapię łyżką opiłki z kred. Każdy potrzebuje w życiu blasku. Ta roślinka się przyda. Nie wolno zapomnieć o brwiach. Cegły mają ładną barwę. To świetny cień do powiek. Teraz czuję się sobą. Dobrze, nikogo nie ma. Zachowuj się zwyczajnie. Nikt nic nie podejrzewa. Sprzątam podłogę, nic się nie dzieje. Ciężka praca. Co się stało? To mój makijaż? Chyba musisz zerknąć. Co? Czemu w lustrze jest klaun? Co za wstyd! Lepiej? Przynajmniej nie straszysz. Wiem, co tu pomoże. Co? Popatrz na to. Obsłuż się. Wow, to makijaż? Dzięki. I jak? Sama zobacz. Wow, super koszulka. Więzienie nie jest aż takie złe. Kolejne arcydzieło. Co za talent. Co tam się dzieje? O! Cześć! Przyszedłem do Eni. Jasne. Nie ma pan kosmetyków, co? Ja? Jestem piękny z natury. Mam tylko zestaw farb. Uwielbiam akwarele. No nie wiem. Te rysunki mnie trochę nudzą. Chyba należałoby je pokolorować. Pozwalam. Proszę. Udało się. Mówiłem, że przyjdę. Mam to. Farby? Super. Czekaj. Spójrz. Widzisz?
Dawaj! Dzięki bardzo! Pora na odrobinę luksusu w celi! Zanurzę pędzel w farbie. Nałożę ją na powieki. Wygląda świetnie. Ło! Wspaniale! Pomalujesz mnie? Może? Nie za darmo. Dobrze. Trzymaj. Nie ruszaj się. To będzie piękne. A ja? Ustawcie się. Kto pierwszy? Okej, ty. Pięknie. Ładnie. Spróbujmy czegoś innego. Uff, nareszcie skończyłam. Powachluję się kasą. Tort ze świeczką. To ją ucieszy. Nie wierzę, że to robię. Tak, ciasto urodzinowe. Pomyślę życzenie. 100 lat, bla, bla, bla. Miło, że pan pamiętał. Zrobiłem, co do mnie należy. Co za praca. Bez sensu. Czasy się zmieniły. Dobrze, zobaczmy, co tu mamy. Niby wszystko w porządku, ale coś mi tu nie gra. Może jeśli to otworzę. Zobaczmy, co tu jest. O, miś. Całkiem słodki. Niech stąd spada! To dla mnie? Otworzył pan prezent? Jest pan wredny. O, jaki milutki. W końcu kogoś mam. Co to? To nie moje. O, masz piękne rzęsy. Zaraz, co za urodziny. Ach, ale super uczucie. A teraz z drugiej strony. Cóż za odmiana. Straszna nuda. O! Wow. W porządku. Dość tego. Idziemy. Niech będzie. Do środka. Ładna cela. Cześć, sąsiadko. O, spadaj, nudziaro. Co to takiego? Psst, kolego, tutaj. Hej, co słychać? To może być twoje. Oddaj mi tylko tamto. Mnóstwo słodyczy. Zgoda. Świetna decyzja. Bierz. Daj mi chwilę. Proszę bardzo. Interesy z tobą to przyjemność. Chcę to. Będziesz zazdrosna? Wow, doskonałe. Zaraz będę piękna. O, też spróbuję. Oby to wystarczyło. Warto spróbować. Psst, psst, psst. To dla ciebie. Wow, jaka hojna. Sprawdzę, co mam. Już wiem, to będzie uczciwe. I tyle? Chyba żartujesz. Żałosne. Lepsze to niż nic. Nie wsadzę nawet palca. O, mam pomysł. Użyję nożyczek. O, to zadziała. Wystarczy. Bardzo urocze. Co dalej? Przyda się klej. Śliczna gąbeczka. Przyczepię ją u szczytu. Zanurzę w pomadce. Nabiorę tyle, ile trzeba. I nałożę na policzek. Super! Patrz! O! Nieźle wyglądasz! Hej, zaprzyjaźnijmy się. Serio? Wow! To wygląda realistycznie. Oby zadziałało. Do dzieła. Wii! Ups, chociaż stwarzaj pozory. Dzień dobry, ja z wizytą. Rozumiem, ale znasz zasady?
zero kosmetyków. No, wiem. Co to? Gadaj. To tylko lody. Wyglądają apetycznie. Mogę jednego? Gdzie moje maniery? Dziękuję. Są przepyszne. Chce pani resztę? Mogę wziąć jeden dla Eni? Tak, nie przeszkadzaj już. Tak! Cześć! Patrz, co mam! Lód! Nie jedz go! Zajrzyj do środka. Wow, lakier do paznokci. To lepsze niż lód. Jestem tu, by pomóc. Piękny kolor. Pasuje mi. Bawmy się. Co za zabawa. Uwielbiam tę piosenkę. Niech ten wieczór trwa bez końca. To najlepsza impreza wszechczasów. Też tak myślę. Genialna impra. Wreszcie tańczę z dziewczynami. Mam własny układ. Moje włosy. Alex, co ty robisz? Zniszczyłeś mi fryzurę. Chcę do mamusi. To było słabe. Nie, nie odchodźcie. Zaraz, mam pomysł. Ty i te twoje układy. Cii, daj mi to. To ci się spodoba. Opróżnię puszkę i przetnę na pół. Zawsze noszę ze sobą suszarkę. Włożę twoje włosy do puszki i podgrzeję suszarką. Jak długo to zajmie? Tada! Przepiękne, sprężyste loczki. Wow, nawet moja fryzjerka tak nie umie. Ćwiczę na mamusi. Dzień dobry. Proszę powiesić kurtkę. Proszę, to dla... O nie! Co to ma znaczyć? Och, ale mam suche dłonie. Co za wstyd. A jeśli mi się dzisiaj oświadczy? Nie może tego zobaczyć. Muszę coś wymyślić. Rękawiczki, to najprostsze rozwiązanie. Proszę, pani stolik jest tam. Ale się denerwuję. Jesteś już. Ślicznie wyglądasz. To dla ciebie. Pomogę ci zdjąć rękawiczki. Nie, nie trzeba. Zimno mi. Ale chcę wycałować te dłonie. O nie, zdjął mi rękawiczkę. Co to ma być? Możesz jednak założyć te rękawiczki. Nie martw się. Każdy ma czasem suche dłonie. Wiem, jak ci pomóc. Patrz, aloes. Myślisz, że coś pomoże? No dobra, warto spróbować. Najpierw pokroję aloes. Następnie dodam miód. Miód i aloes przyspieszają gojenie. Teraz wystarczy zamieszać składniki. Przyjemne to nawet. Muszę wydobyć żel z aloesu. Teraz wystarczy wmasować miksturę w dłonie. Wow, to naprawdę pomogło! Proszę, możesz całować. Wspaniale! Chwilka, jeszcze jedno. Ojej, oświadczy się? Gdzieś tu musi być. Uff, cały się spociłem. Ach, cieszę się, że obojgu nam ulżyło.
fajna ta nowa szkoła. To tampony? Fuj. Co was tak bawi? O nie, co za wstyd. Pierwsze wrażenie mam chyba z głowy. Chyba, że to odkręcę. Wiesz, że na tamponach można zakręcić piękne loki? Mają idealny rozmiar. Teraz zwiąż i poczekaj. Widzisz? Bosko! O, to niesamowite. Dobrze, że trochę ich mam. Spróbujmy. Na twój katar. Oh, uwielbiam nowe ciuchy. Można się w nich zatracić. Ale zdarzają się problemy. Nie! O tym właśnie mówiłam. I co teraz? Dobrze, że mam inną parę. Spróbujmy jeszcze raz. Ostrożnie. Powoli. Nie, to chyba jakiś pech. Spróbuję założyć tę parę. Dzyń, dzyń, dzyń. Strzał w dziesiątkę. Co jest z moimi pazurskami? Poddaję się. A może ta para? Niemożliwe. Są już poprute. Jakie wielkie dziury. O, me gusta. Mniejsza. Zwinę rzeczy i spadam. Co tu jeszcze jest? Świeże kwiaty? Dam je ukochanej. Tylko spójrzcie na te buzie. Bierę! To na pewno bogaci ludzie. O-o, nie jestem tu sam. Co to za gorzkie łzy? Wszystkie rajtki drą się od moich pazurów. Co? Mam idealną parę. Proszę, weź obie. Ale moje palce. Załóż rękawiczki. Łap. Rękawiczki, no tak, dzięki. Hej, żadnych oczek. Idealnie wchodzą. Mogę je nawet podciągnąć. Dzięki. Teraz mam piękne nogi. Ten złodziej to spec. Wiesz co? Są prawie tak ładne jak ty. O, dziękuję. Czekaj, czekaj. Czas na mnie. Wracaj tu. Hej, Gina. Zobacz moją stylówkę. Fajna, nie? Tak, ekstra. Wiadomo. Strasznie zgłodniałam po drodze. Jakieś nowe ploteczki? Tak. O, rety. Popatrz na tę torbę. I na tę. O nie. Moja spódnica. Oblałaś mnie herbatą. Czemu z ciebie taka niezdara? Wybacz. Pomogę ci. Mam dziś dziurawe ręce. Proszę. Co? Wielkie dzięki. Czekaj. Już wiem. Co? Podaj spódnicę. Skoro nalegasz, teraz patrz i podziwiaj. Włożę do miski z torebkami herbaty. Zaleję wrzątkiem. Widzisz, jak puszczają kolor? Trzeba ją zanurzyć w całości i zostawić na dobę. Powstanie nowa kiecka. Co ty na to? Proszę. Jest jeszcze ładniejsza. Co to za bogini? Zagadam do niej. O nie. Oto symbol miłości, kochanie. Chciałabym mieć chłopaka. Też dostawałabym prezenty. No, zbiór poezji, co? Tak, ale miło. Nieważne. O, hej. Hej, gdzie się patrzysz? Ja bym go bardziej uszczęśliwiła. O, jak miło. O,
Tak. Hej, nie jestem niewidzialna. Wow. Aha, mam super makijaż. O, świetnie. O, lubisz szminkę, co? Też tak potrafię, tylko popatrz. Najpierw odetnę nożykiem sam koniec szminki. A potem ją wysunę. Następnie przetnę wzdłuż, o tak. I jeszcze z drugiej strony. Teraz wytnę trójkątny kawałeczek i usunę. Kanty wygładzę płaską częścią nożyka. Oto serduszkowa szminka. Kogo obdarować miłością? Chyba wiem, kto ją zechce. Dobrze. I... Ups. Co? O nie, ale nie zdara ze mnie. Zaraz, pomogę ci. Co? Kocham cię. Znaczy, dzięki za pomoc. Proszę bardzo. Jestem. Co to jest? Serce? Nie wierzę. Wynoś się. Odprowadzisz mnie na lekcję? Żegnam. No pięknie. Czekaj, ja cię odprowadzę. W końcu masz moje serce, a ja mam twoje. Jej. Raz, dwa, trzy. Oho, spory. To ma korzenie. Ale warto pocierpieć przed imprezą. Mój Jake też tam będzie. Ze swoim uroczym aparatem. W sumie... Wpadłam na genialny pomysł. Na pewno podniosę go na duchu. Tak, ale to zajmie chwilę czasu. Jeszcze parę zacisków. I aparat gotowy. Teraz nałożę go na zęby. Witaj, aparacie. Spodoba mu się. Ciekawe, czy Jake już jest. O, hej. Co słychać? Dobrze wyglądasz. To ty dobrze wyglądasz. Co za genialna muza. Imprezujmy całą noc. Uhu. Tak. Everybody pomarańcze. Ciekawe tylko, czy ta kula wytrzyma. Gina, chodź tu. Co się stało? No i po imprezie. To nic. Bawmy się dalej przy naszym świetle. Super. Tańczymy dalej, imprezowicze. To jest ekstra. Światła! Uśmiechajcie się, dobrze? No, od razu lepiej. Ach, milusi zapach kwiatów. Wróciłam. Gina. Cześć. Co tam? Na czym usiadłam? Ulubiona gąbka Stacy? Nie moja sprawa. Czemu ona się nie odzywa? Wszystko w porządku? A co? Jest spoko. Muszę iść. Dokąd się wybierasz? Nieważne. Pora na makijaż. Gdzie moja gąbka? Dziwne. Musi gdzieś tu być. O, znalazłam. Całe szczęście. Czemu jest rozcięta? Gina! To chyba mi się przyśniło. Wracam do spanka. Nie do wiary. Zostawiła swoje rzeczy? Zrobię z nich dobry użytek. Wiesz, że pastą do zębów naprawisz gąbeczkę? Włóż ją do woreczka i wlej wodę. Zamknij i patrz z zachwytem. O, to chyba działa. Tada! Znów jest cała. To jest to. Co działa, a co nie? Pisz w komentarzach. Dobrze, mam liść aloesu i wałek. Wałkiem wycisnę cały żel i nałożę go na szczoteczkę. Teraz nakładamy na rzęsy.
Proszę bardzo, są ciemniejsze i wyraźniejsze. Wow, jak naturalna maskara. I mogę ją trzymać w specjalnej buteleczce. Moje roślinki są takie piękne. O, paprotko, jesteś piękna. Pryskamy? Nie mów nikomu, jesteś moją faworytką. Lalu, co dzisiaj porabiamy? O, masz piękny brokatowy makijaż. Wow, wezmę trochę twojego i też się pomaluję. Spróbuję jeszcze raz. Smarujemy. Udało się? O, nie, nie wyszło mi. Kochanie, nie płacz. Chcę mieć policzki jak Lala. Dobrze, poczekaj. Chyba mam na to sposób. W porządku, oto liść i pusty słoik. Wyciśnijcie żel aloesowy do słoika. Wow, patrzcie ile tego. To był dobry liść. Teraz dodam złotego brokatu, o którym marzy. Jaki ładny i błyszczący. Nic dziwnego, że jej się podoba. Bierzemy patyczek po lodzie, wkładamy do słoika i mieszamy. Jak widzicie, to trochę zajmie. To powinno wystarczyć. Proszę, oto gotowy żel z brokatem. Wnusiu, mam coś dla ciebie. Tada! Wow, ile brokatu! Będę wyglądać jak Lala? Nacisnę pompkę. O, zobacz! Też mam brokat. Posmaruję policzki. Teraz jestem ładniejsza od Lali. Ten policzek też sobie posmaruję. I jeszcze nos. Tak, wspaniale. Dziękuję. Patrz, Lalu. Dziadku? Co? Och, też mam się posmarować. No dobrze. Juhu, dziadek się błyszczy. Tralala. Jesteśmy jak trojaczki. Ty, ja i Lala. Och, dzięki ci, Aloesie. Matko, jestem strasznie zmęczony. A jeszcze tyle do zrobienia. Dobrze, że mam jeszcze kawę. Rety. Krótka drzemka nie zaszkodzi. Jej, pora na make-up do szkoły. Mam wszystkie kosmetyki i lusterko. Hej, tato, obudź się. Wow, jestem taki zmęczony. Co? Masz coś na twarzy, widzisz? Co u licha? Zdejmę to. O nie, spójrz, jakie mam podkrążone oczy. Wyglądam okropnie. Może to pomoże? Nie. O, a może to? Zaraz, wiem, co pomoże. Chodź tu, Aloesiku, pomożesz tatusiowi. Myślisz, że to zadziała? Tak. Najpierw otwieramy liść, żeby żel i cała reszta spłynęła prosto do blendera. Potem dolewamy wodę. Tyle powinno wystarczyć. Wyciągamy liść, blendujemy żel z wodą. Proszę, świetnie. Bierzemy pojemniczek i wlewamy przez tę dziurkę. Wystarczy, nie chcemy przepełnić. W porządku, teraz do zamrażarki. Czekamy parę minut, aż zamarznie. Ciekawe, co będę dziś robić. To powinno wystarczyć. Gotowe do użycia, proszę bardzo, tato. Popatrz, co przygotowałam. Lód z aloesu. Proszę, weź to. Posmaruj sobie powieki. Nie przestawaj, to zadziała, zobaczysz. Widzisz? Po cieniu ani śladu. Wow, robi wrażenie. Teraz drugie oko. Takie przyjemnie chłodne. Co za ulga. Nie wierzę, że to takie proste. Uratowałaś mnie, córciu. Muszę uciekać. Jestem już. Co słychać? Kiepsko. Nie wyspałem się. Wyglądam paskudnie. Koniecznie wypróbuj tego. Córka mi zrobiła. Pokażę ci. Wystarczy posmarować pod oczami. Wow, faktycznie ulga. Dzięki. Mogę cię zmienić. Nie ma za co. Dobrze, roślinko. Poczekaj tu chwilę. Za chwilkę się napijemy. Skąd się wziął ten pasek wosku? Nie patrz na mnie, tylko woskuję nogi. Ale to okropnie boli. Wygląda jakby naprawdę bolało. No co ty nie powiesz? Chyba wiem, jak mogę pomóc. Aloesie, zabiorę ci listek. Nie gniewaj się, dobrze? Tylko kawałeczek. No i proszę.
Elegancko. Wystarczy jeden liść. Zaraz, co? To tylko liść. Naciśnij po bokach. Zobaczysz, o co mi chodzi. Nacisnąć. O, ile żelu z tego wypływa. Mam posmarować zaczerwienienie? Dokładnie. Zobaczysz, że pomoże. Widzisz, skóra jak nowa. Chodź dalej, Włochata. To my idziemy. Czekaj, z tym też przyda się pomoc. To będzie bolało. Ach, matko, no dobra. Niam, 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 niam. Ale pan pyszny, panie arbuzie. Padam z nóg. Hej, mały. Cześć, właśnie bawię się. O, co? Czego się drzesz? O nie, 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 nie. Jak ja wyglądam? Okropność. Moje lusterko! Wyglądasz jak potwór, a masz! Patrz, co narobiłeś! Nie do wiary. Sorki, przestraszyłaś mnie. W nogi! Serio? Że też ja muszę sprzątać ten syf? Nie tak zamierzałam spędzić poranek. Chwileczkę. To przecież aloes. Na pewno pomoże. Dobrze, najpierw rozcinamy liść. Wyjmujemy miąższ ze środka. Teraz do blendera. I blendujemy. Patrzcie, jak tańczy w środku. I jeszcze się pieni. W porządku, tyle wystarczy. Przelewamy do miski. Bierzemy maseczkę i dodajemy do całości. Szybko mieszamy i już. No i proszę, maska gotowa do użycia. No to nakładamy. Milusie, wystarczy kilka minut. Cześć, wróciłem. Dalej jesteś potworem? Matko, jest niemożliwy. Co za czubek. Za to cera gładka jak pupcia niemowlęcia. Jemu też się przyda. W nogi! Genialny mem. O nie, Mindy chce iść na randkę. To już? Szlak. Sprawdzę, jak wyglądam. Co do diabła? Nos cały w wągrach. Nie mogę tak iść na randkę. Precz z moich porów. Potrzebuję czegoś mocniejszego. Nie, poczekaj, mój drogi. Co ty najlepszego wyprawiasz? Ach, mamo, popatrz na moją twarz. Mam dziś randkę. Aha, nie wiem, czemu myślałeś, że młotek ci pomoże. Bierzemy miskę i gotowanego ziemniaka. Rozgniatamy w środku i dodajemy liść aloesu. Żel wyciskamy bezpośrednio na pirę i mieszamy patyczkiem. Wyszła taka papka. Taka konsystencja powinna wystarczyć. Nie ruszaj się. Posmaruję twoje pory i na chwilę zostawię. I cyk, po wągrach ani śladu. Hej, gotowa na randkę? Przypomniało mi się, że zostawiłam włączone żelazko. Ale o co chodzi? Nie mam już wągrów! OMG, jesteś taki zabawny. Ta, często to słyszę. Z ciebie też niezła agentka. Cieszę się, że jesteśmy przyjaciółmi. To miłe, że tak mówisz. Zróbmy coś razem. Może moglibyśmy... Cześć, Alex. Super dziś wyglądasz. Nie chcę być chamski. Cześć, Gabi. Co tam? O, patrz na to. Wow, ale super. To do następnego. Co to było? Nie wiem, ale to było ekstra. Jak ona mogła? Ale się nudzę. Chciałabym porobić coś ciekawego. Cześć, Luna. Cześć. Okej, teraz mam szansę. Mam nadzieję, że się uda. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Alex, patrz na serce. Podążaj za nim wzrokiem. Czy ty próbujesz mnie zahipnotyzować? To nie działa i jest trochę dziwaczne. Pójdę już sobie. A w filmach to zawsze działa. Warto było spróbować. Kogo ja chcę oszukać? To był głupi pomysł. O, cześć. Cześć. A to co? Ładne. Podoba ci się? Odkupię od ciebie. Muszę to mieć. Wiesz, co chcesz. Nie, dziękuję. O nie, wracaj. Zostaw mnie w spokoju. Muszę stąd uciec. To było dziwne.
Co jest? Normalnie nie wierzę. Gotowe. O, Luna, Luna, gdzie się podziewałaś, moja Luno? Jak ci się podoba? Sam to zrobiłem. No weź, wyjdź stamtąd. On nigdy nie odpuszcza. Możesz już iść, Asio. Idź sobie. O, Luna, oczarowałaś serce me. Masz piękne włosy. Bardzo zależy mi na tobie. Bardzo mu zależy. Pocałuj go. Nikt mi się nie oprze. O, Luna. Tadam. Kocham cię, Luna. Wiesz, że to prawda. Dlaczego zawsze trafiam na takiego kolesia? Nie, proszę, wystarczy. Ha? To był tylko sen. Proszę, naprawdę tego potrzebuję. Nie, daj mi spokój. Chwila, na co patrzysz? Ta książka jest taka wciągająca. O, cześć. Wow, jest piękna. Bierzcie za nią, mistrzuniu. Podobają mi się twoje okulary. O, czytałem tę książkę. Naprawdę dobra. Jest tam taki odjechany smok. To było takie żenujące. Muszę się tego pozbyć. Ej, Gabi, patrz na zdjęcie Alexa. Jaki z niego słodziak. Jest totalnie w moim typie. Zabawny, wysportowany, przystojny. Szkoda, że nie wie, co do niego czuję. Ale za każdym razem, jak chcę mu to powiedzieć, coś idzie nie tak. Nie jest aż tak źle, chociaż był taki jeden raz. Ale dobre te chipsy. Mógłbym je jeść całymi dniami. O, cześć Alex, co tam? Aha. Jadłaś już te chipsy? Normalnie niebo w gębie. Tak, w gębie. Zazdroszczę tym chipsom. Mają szczęście. Luna? Niszczysz mi buty. Co? O nie, przepraszam. To były moje ulubione Adidasy. A teraz są do niczego. Ja... przepraszam. Ach, ale ze mnie idiotka. To było straszne. Dzięki, że mi przypomniałaś. Chociaż odbyliśmy kiedyś naprawdę fajną pogawędkę. To Alex? Ale z niego ciacho. Hej! Wow! Au, moja noga! Był przez tydzień w szpitalu. Przecież musimy mieć jakieś dobre wspomnienia. Czekaj. Nie, będzie ci smutno, przestań! Wiem! Okej, okay, rozumiem. Wow, to całkiem sprytne. Idzie tu. Cześć, dziewczyny. Idź, to twoja szansa. Dasz radę. No to do dzieła. Wierzę w ciebie. Ten filmik jest taki śmieszny. O, źle się czuję. Jest mi... zaraz. Wow, Luna, uważaj. Mam cię. To się może udać. Jesteś moim bohaterem. Dzięki, stara. To zawsze działa. I wtedy Jake się wywalił i stracił przytomność. To takie śmieszne. Nic nie pamiętam. Lekarz twierdzi, że to może być długotrwałe. Ha. O, siemka. Co tam? Cześć, Luna. Daj mi chwilkę. Co jest? Nie, nie wierzę w to. Co to ma znaczyć? Chcesz się zmierzyć, a? Zaczynamy. Kevin, zapodaj muzę. Robi się. Do dzieła. Sprawdźmy, na co cię stać. Dawaj, chcę się pośmiać. Oprzaj te ruchy. Fajne, co? Wow, ale daje czadu. Totalnie daje się ponieść muzyce. Spróbuj mi dorównać. Wow, to było ekstra. Gabi, Gabi. Teraz ty, Luna. Tańczymy, kręcimy. To tyle? Weź się oddal. O tak, oh yeah. Widzicie to? Nie da się odzobaczyć. Proszę, przestań, oczy mnie bolą. Czekaj, wam się to podoba? Z czego się śmiejecie? To takie okropne, co nie? My sobie już pójdziemy. Chłopaki? Chodzi mi o to, że... narka. Faceci. To jak? Między nami gra? Jasne, poszło w niepamięć. Chodź tu. Masz niezłe ruchy. Mogę cię nauczyć.
Ta książka nam maksa wciąga. Spodobałaby ci się, te małe ludki wybrały się na wyprawę. Może mi poczytasz? To byłoby takie romantyczne. Samo przebywanie z tobą byłoby spełnieniem marzeń. Czuję, że żyję. Nigdy nie byłem tak szczęśliwy. Dopełniasz mnie. Czuję to samo. Chcę być z tobą już na zawsze. Wow, to byłoby cudowne. Luna? Wszystko gra? O, skończyła mi się kawa. Idę po dolewkę. Zaraz wracam. I te łąki, po których byśmy biegali. Alex? Gdzie on się podział? Pyszna kawusia. O, tu jesteś. Mogłabym patrzeć na ciebie całymi dniami. Jesteś idealny w każdym calu. Nawet kiedy robisz kawę, wyglądasz pięknie. Kiedy jesteś obok, serce bije mi mocniej. Ha? Co mówiłaś? Luna, pobudka. Przepraszam. Wylałeś na mnie kawę. Patrz. To był wypadek. Pozwól, że pomogę. Wiem, co robić. Obrysuję plamy po kawie. To łaskocze. Nie ruszaj się. Próbuję się skoncentrować. Prawie skończyłem. Gotowe. Jak ci się podoba? Wow. Pięknie. Zawsze do usług. To nic wielkiego. Wygląda na to, że to moja nowa ulubiona koszulka. Chodź tu. Mogę zniszczyć ci więcej ubrań, jeśli chcesz. Wow, ten filmik jest niesamowity. Ciekawe, czy mogę przetestować na Aleksie. Czy jest lepszy sposób na wyznanie miłości? Wypróbuję to. Gdzie moja klatka? Okej, do dzieła. To nie może być trudne. Zacznę od litery I. Potem U. Na razie idzie dobrze. A na koniec serduszko. I zrobiłam to bez lustra. Na szczęście mam talent plastyczny. Teraz muszę znaleźć Alexa. Chipsy i śmieszne filmiki. Doskonały dzień. O, cześć Luna. Hej Alex, zauważyłeś coś? Może na moim podbródku? Tak, pomazałaś się kredką. Naprawdę? A co tam jest napisane? Możesz to odczytać? Może powiesz to na głos. Ha? Ale śmieszne. To ci się udało. Okej, plan nie wypalił. Myślałam, że jego reakcja będzie inna. Chyba zrobiłem coś nie tak. Muszę to naprawić. Chwila. Wiem. Ale to było upokarzające. Po co ja się w ogóle staram? Luna? Muszę ci coś powiedzieć. Co ty robisz? Poczekaj. Chyba nie kumam. A teraz? Już rozumiesz? Aha, Alex. To najbardziej romantyczna rzecz, jaką ktoś dla mnie zrobił. Ta niezły za mnie Romeo, co? Już od dawna chciałam ci to wyznać. Nieźle, ziomek. A teraz daj jej buziaka. Co za dzień. W sam raz, żeby się opalić. Muszę nałożyć krem do opalania. To dobre miejsce, żeby zażyć słońca. O, Eli wygląda super. Tak, często to słyszę. I co za zbieg okoliczności, że akurat powiał wiatr. Masz świetny styl. Siadaj. Możesz użyć mojego kremu. Dzięki. Nikt nie chce się spiec na raczka. Co za życie. Cześć. Cześć, ślicznotko. Ten dzień się świetnie zapowiada. Pełna zgoda. Nie mogę oderwać oczu. Wow, widziałaś to? Czy wiesz, ile mi zajęło, żeby tak wyglądać? Czemu to zrobił? O co tyle hałasu? Eli? Lepiej spójrz w lusterko. Co to jest? Najnowszy gadżet do ochrony makijażu. Tylko spójrz. Uważaj! Widzisz? Działa jak magia. Wow, robi wrażenie. Jestem przemoczona, ale makijaż się trzyma. A co z tuszem do rzęs? Sama się przekonaj. Wciąż idealny. O, może też sobie taki zrobię. Wezmę wieczkę od chusteczek. Wow, wspaniałe miejsce. Skorzystam ze wszystkich atrakcji. To na co czekamy? Tam jest wejście. Chodźmy. No, nie tak szybko. Nie wolno wnosić jedzenia do parku. Ojej, to niesprawiedliwe. Wygląda na zdecydowanego. Spójrz na te zakazy. Cześć. Hej, możesz wejść, ale bez jedzenia.
Ale proszę, ślicznie proszę. Przykro mi, takie są zasady. Mieliśmy wypadek z batonikiem w basenie. Myśleliśmy, że to kupa. Zamknęliśmy cały park, więc zabieraj to. Nie wierzę, że się z tobą spotykałam. Nie mamy szans wnieść jedzenia. Nie wyrzucę go. Za bardzo kocham chipsy. Musimy coś wymyślić. Ale co? Co ty robisz? On jest całkiem słodki. Oho, hej ślicznotko. O, Rety, on ze mną flirtuje. Eli, skup się, to ważne. Weź to. Co? Czy ty mnie zostawiasz? Dla niego? Ć, mam pomysł. Potrzebna będzie góra od bikini. Powycinam dziurę w miseczkach. Teraz wezmę sznurówkę. Zrobiłam oczka. Przeciągnę przez nie sznurówkę. Miki, pospiesz się, zimno mi. Wypróbujmy to, nie ruszaj się. Wygląda nieźle. Teraz pora na drugą część planu. O, natychmiastowy push-up. Na co ja patrzę? Zaraz, weź jeszcze to. Świetny pomysł. Dodamy kontury. Dobrze, że się przyjaźnimy, Miki. Inaczej to by było dziwne. Teraz zblendujemy. To łaskocze. Ale ładnie wygląda. Będzie sprawiać wrażenie pełniejszych miseczek. Wygląda świetnie. Do dzieła. Bierz się za niego. Dasz radę. Hej. Miło mi cię widzieć. Hej. Podoba mi się twój kapok. Dzięki. Mama go kupiła. Możesz wejść. Zuch, dziewczyna. Pora na mnie. Poczęstuj się chipsami. Wow, to bardzo miłe. Spotkamy się potem? Jazda, jazda! Wybacz, później myję włosy, pa! Wow, czy tu jest gorąco? Kocham tę pracę. Nudzi mi się. Szkoła to zmora. Siema. O, to Matthew. Może szkoła nie jest taka zła? Lepiej umaluję usta. Cześć, Miki. Cześć, Matthew. Wow, jak się masz? Ładnie wyglądasz. Zaraz. Czemu on rozmawia z Eli? Co powiedziałaś? Nic. Wybacz. O co jej chodzi? Matthew nie zwraca na mnie uwagi. Muszę to jakoś zmienić. O, chyba już wiem. Wezmę taśmę i sztyfty do konturowania. Pora się wziąć do pracy. Powinniśmy się umówić. Najpierw zdejmę okulary. Potem wezmę kawałek taśmy. Włożę go do ust. I wezmę sztyfty do konturowania. Posmaruję nim taśmę. Muszę ją zamalować. O tak. Zrobię to samo z drugiej strony. Teraz przykleję taśmę wzdłuż kości policzkowych. Delikatnie przycisnę, żeby się przykleiła. To wystarczy. A teraz ją delikatnie oderwę. Zostanie linia na policzkach. Potrzebuję gąbki do makijażu. Przyciskam ją delikatnymi ruchami i rozprowadzę kontur. Jeszcze poprawię fryzurę. Chyba gotowe. Pora się pokazać. Cześć, Matthew. A co ty właściwie robisz? A to co? Wezmę to. To moja nowa stylizacja. Jest świetna. Podoba mi się. Bardzo. Wow, zaraz. To potwór. Co? Matthew, wracaj. Co zrobiła mnie tak? Nie rozumiem. Dobrze się porozciągać. Auć, zbyt mocno. Czemu to tak boli? Chyba nie jestem aż taka elastyczna. Lepiej zrobię rozgrzewkę. Mogłabyś być cicho? O, cześć, Eli. Co zrobiłaś z włosami? O, odstaje mi włosek? Dzięki, że mnie ostrzegłaś. Teraz lepiej? Musisz je ściągnąć. To ma być ciasny koczek. O, taki. Jasne. To nie takie trudne. Auć, to boli. Jak wyglądam? To nie ma sensu. Nauczycielce się to nie spodoba. Niedobrze. Nie znosi potarganych koków. Co za niechlujstwo. Nie, proszę mi nic nie obcinać. Ostrzygę do zera. Nie. To się nie może wydarzyć. Musisz mi pomóc. Dobrze, popatrz. Nie trzeba szczotki. Użyj dłoni i swojej śliny. Żartujesz ze mnie? Dobrze, spróbujmy od nowa. Przesuń rękami po włosach. To chyba dość łatwe.
Ale czy działa? Dobrze, zmieńmy metodę. Weź lakier. Przynajmniej nie jest obrzydliwe. Czasami mniej oznacza więcej. Dość, odłóż ten lakier i to już. Zrobiłam coś nie tak? Nie poddam się. Weź to. Jakie słodkie. Czuję się bajecznie. Wyglądasz idiotycznie. Nie musisz być niemiła. Czekaj, ktoś dzwoni. O, to David. Hej, kochanie. Dobrze cię słyszeć. A? Skąd te serduszka? Daj mi to. Jakie dziwne. Chwileczkę. Muszę je rozkleić. Są szorstkie. Wykorzystam je. On jest cudowny. Już wiem, co zrobić, Miki. O, to mi się podoba. Do dzieła. Przeczeszę ci włosy serduszkami i upnę nimi fryzurę. Posłużą jako spinki. To wystarczy. Wow, czuję się świetnie. Dzięki, Eli. To mi się podoba. Co bym bez ciebie zrobiła? Tańcza, ja dokończę rozgrzewkę. Ale rozciąganie. Wow! Co im tak długo zajmuje? Nie traktują baletu poważnie. Dzień dobry, przyszłam i jestem gotowa. Świetna fryzura. A, to po prostu upięłam. Zaczynam. Na pewno się uda. Oby dobrze mi poszło. Nie przerywaj. A ja zrobię sobie taką fryzurę. Czuję, że żyję. Świetnie, że dziś impreza. To fajnie wygląda. Hej, Miki, co ty na to? Patrz, co zrobiłaś. Zniszczyłaś mi makijaż. Spoko, to nic takiego. Naprawimy. Świetna ta kanapka. Od razu lepiej. Teraz z drugiej strony. Za mało pieprzu. Ta będzie lepsza. Co? To okropne. Jeszcze troszeczkę? Psik! Możesz przestać? Okej, oddychaj. Spokojnie. Naprawimy to. Jakie to pyszne. Delikatnie poprawię. Mogłabym to jeść bez końca. Wyglądam strasznie. Lepiej to zmyję. Co jest? To było cudowne. Źle wygląda? Szczerze. Przerażająco. A to co? Fuj, ohyda. Używaj nici dentystycznych, błagam. Co ty robisz? Nie ruszaj się. Już wyjęłaś? To dość obrzydliwe. Zaraz. Mam pomysł. Co ty robisz? Rozwiązuję problem z makijażem. Zmyję eyeliner. Przyłożę wykałaczkę do twarzy i odrysuję ją. W ten sposób mam idealną kreskę. Wow, coś pięknego. Teraz drugie oko. To bardzo ułatwia sprawę. Wow, czemu wcześniej na to nie wpadłam? Jak wyglądam? Perfekcyjnie. Chodźmy już. Balujemy! Ręce w górę! Co za ruchy! Wow, Miki, super wyglądasz! Masz piękne oczy. Nie do wiary. Nauczcie mnie to robić. To znaczy... Szybka poprawa makijażu. Przydałby się rumieniec. Gdzie mój pędzel? Tak, to się świetnie nada. Nawet się nie zorientuję. Zaczepię je o kredkę i już. Voilà, pędzel domowej roboty. Hej, gotowa? Muszę umyć ręce. Ale pachnące mydło. Kurka, wyślizgnęło się. Mam cię. Serio? Żartujesz sobie? Słuchaj no. Nie ruszaj się stąd. Koniec tych wybryków. No weź, jak możesz mi to robić? Okej, muszę coś wymyślić. Ach! Mydelniczka, no przecież. Właź tu i się nie ruszaj. No. Co jest?
jest całe mokre i obleśne. Fu, masakra! Ohyda, nie będę go używać. Luzik, wezmę nowe. Ale jeśli je tam położę, znów zrobi się miękkie. Trzeba coś wymyślić. O, wiem! Przyda mi się gorący klej. Narysuję prostokąt z otworem przy umywalce. Dodam jeszcze takie szlaczki. I już! Super! Teraz umyjemy ręce. Uwielbiam nowe kostki mydła i odkładamy na miejsce. To działa! Woda spływa do umywalki, a mydło nie zmięknie i nigdzie się nie zsunie. I problem z głowy. Świetny ten puder utrwalający. Pora na brwi. Muszę je tylko wypełnić. Och, ale nierówne. Trzeba je naprawić. Co jest? Jest jeszcze gorzej. Teraz muszę poprawić lewą. Ashley, co tak długo? Patrz na moje brwi. Uwzięły się na mnie. Jak ty to w ogóle zrobiłaś? Nie śmiej się. Muszę zacząć od nowa. Czekaj, pomogę ci. Daj mi tą kredkę. Sekret tkwi w pensecie. Pokażę ci. Weź kredkę i zamaluj szczypce pensety. Teraz odrysuj nimi kształt brwi. Wow, niezła sztuczka. No, przynajmniej są równe. Na koniec wystarczy je wypełnić. Ale sprytne. Wow, wyglądają cudownie. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. O, spóźnimy się. Tak, kąpiel z bąbelkami. W końcu się zrelaksuję. Tablet przygotowany, więc można wchodzić do wanny i oglądać filmiki. Pić mi się chce. To mój ulubiony kanał. O, wszystko wypiłam. Odłożę go na chwilę. Okej, doleję sobie Fanty. Gdzie on jest? Muszę go wyciągnąć. Ach, kąpiel z bąbelkami i moje ulubione filmiki. To chyba nie jest dobry pomysł. Muszę coś wymyślić. Hej, wieszak! Mam świetny pomysł. Zawieszę go tu i wezmę woreczek strunowy. Jest wodoodporny, więc tablet będzie bezpieczny. Teraz wystarczy go zawiesić. Świetnie! Mam własne kino domowe. Z bąbelkami i fikuśną słomką. Pora na relaks. O, cała jestem mokra. Niech to... Moje włosy i makijaż. Uff, ale się rozpadało. Dobrze, że wzięłam parasol. O, to nie fair. O matko, co ci jest? To wszystko przez ten deszcz. No. Przyda im się jakaś pomoc. Hej, czekaj. Mam świetny pomysł. Patrz, suszarka do rąk. Wkładaj pod spód głowę. Zaufaj mi, zobaczysz. Dobra, a teraz zaczekaj, aż wyschną. Wow, wróciły do swojej dawnej świetności. A nie mówiłam? Czuję się znacznie lepiej.
poranny prysznic. Muszę tylko zakryć włosy. Uwielbiam tę gąbkę. O, tak. Będę pachnieć jak wiosenna łąka. Okej, tyle wystarczy. I szuruburu, ale przyjemnie. O, nie mogę dosięgnąć pleców. No dalej, jakoś je dostanę. Ach, zaraz, może oprę się o ścianę. Nie, to jednak był głupi pomysł. A może by tak? Eureka, skoczę po pistolet na klej. Zrobię takie zygzaki, a następnie dodam kilka kropek. Całkiem fajnie to wygląda. Tyle wystarczy. Sprawdźmy, czy działa. Hej, daję radę. Myję plecy bez używania rąk. Siema. Zrobię ci nową fryzurę, Naomi. Kręci mi się w głowie. Po zwinięciu włosów można zrobić koczek. Dobrze, zatrzymaj się. Teraz jeszcze trzeba go upiąć. Tak jest. Szybko, prosto i solidnie. Nienawidzę sprzątania. Czemu wszystko tak się kurzy? To zajmie wieki. Musi być łatwiejszy sposób na mycie podłóg. Włosy mi przeszkadzają. Fuj! Przekleństwo długich włosów. W ogóle nie widzę, co robię. Potrzebuję pokojówki albo robota do sprzątania. Hej! Puszczaj to! Nie żryj moich włosów! Oddawaj je! Dobra, dość tego. Muszę coś na to zaradzić. O, nożyczki! Przydadzą mi się! Same się prosiłyście! Zaraz, może nie powinnam. Zamiast tego wykorzystam gumki. To znacznie lepszy pomysł. Oddzielę dwa pasma włosów na przedzie. Zwiążę je razem pod brodą. Właśnie tak. Jeszcze jedna gumka. Teraz rozdzielę to pasmo włosów i zwiążę z następnym. Ta gumka będzie nieco niżej od poprzedniej. Wygląda coraz lepiej. To samo zrobię z drugiej strony. Chcę uzyskać efekt kratki. Już wiem, jakbym wyglądała z brodą. Okej, prawie skończyłam. Zwiążę włosy na dole. Muszą być solidnie związane. Cieszę się, że nie ścięłam włosów, choć byłam bliska. Jeszcze tylko jedna rzecz. Przełożę je do tyłu. Wow! Idealnie! Włosy nie będą mi przeszkadzać. Chyba mogę sprzątać dalej. Strasznie dużo ich odstaje. Dobrze, że mam przy sobie żel. Powinien je przygładzić. Muszę jakoś ułożyć włosy. Co robi Naomi? Mogę pożyczyć? O, oczywiście. Ile ty tego używasz? Jeszcze kapkę. Nie chcę przykrych niespodzianek. Co? Co ty wyprawiasz? Naprawdę to doceniam. Jasne. Nałożę żel na włosy. O tak, świetna sprawa. Włosy na pewno będą się trzymać. Czy ty wszystko zużyłaś? Zostało tylko tyle? Co ja teraz zrobię? O, już wiem. Tylko wyjmę coś z plecaka. Mam. To mi się bardzo przyda. Nitką osiągnę ten sam efekt. Przeciągnę ją po włosach. Wosk z nitki wygładzi włosy. To działa! Idealna fryzura! Masz piękne włosy! Dzięki, to zasługa nici! Pożyczysz mi? Dobrze. Powinnam się tego spodziewać. Okej, muszę zmienić znajomych. Co za świetna książka! Nie mogę się oderwać. Ciekawe, co będzie dalej. Co tu pisze? Potrzebuję więcej światła. Nic nie widzę.
Co to jest? Fuj! Ohyda! Kto tak robi? Muszę wytrzeć rękę. Aha, chusteczki. Mogą być. Nie, niemożliwe. Fuj! Czy to guma? Skąd to się wzięło? Muszę się jej pozbyć. Już tego żałuję. Fe! Obrzydliwe. Nie usiądę tu. Poczytam na łóżku. Zaraz. Co ja mam we włosach? O, Sky! Hej, ziomeczko. To twoja guma? Pójdę już. Hej, wracaj tu. No dobra. Spójrz na to. No. Mam pewien pomysł. Parkour! Zaraz wracam. Zostań tu. Sky! Co ty? To wszystko naprawi. Pianka do włosów? Co? Musisz się wiele nauczyć. Popatrz. Wmasuję piankę w twoje włosy. Jak to ma niby pomóc? A potem zwyczajnie zsunę gumę. Wow! To czary! Nieźle, co? O rety! Jesteś genialna! Dziękuję. Mam tak częściej niż sądzisz. O! Nawet nie próbuj! Nic nie widziałaś? Wow! Nudy! Muszę się pomalować. Uwielbiam te kolory. Już wiem. Hej! Cześć. Mogę to wziąć? Proszę, bardzo proszę. Nie, to moje. Mogłaby mieć ładniejsze włosy. Pomogę jej. Opryskam szczotkę farbą do włosów. W tym będzie jej do twarzy. Całkiem pokryję szczotkę. To wystarczy. Nic nie zauważy. To będzie świetne. Dobra, co teraz? O, moje włosy. Uczeszę i będę gotowa. Co? Moje piękne włosy. Fioletowe. Wygląda super. Z drugiej strony to samo. Cudownie! Dzięki, Claire! No tak, nie ma za co. Mam tu coś dla ciebie. Juhu! Co za trening! Spalamy tłuszcz! Czemu to takie trudne? Okej, wykroki! Nienawidzę ich! Przepraszam? Stoisz mi na drodze. Żartujesz sobie? Wow! Tego jeszcze nie było. Masz jakiś problem? Nie, ćwicz sobie dalej. Nieważne. Wyborne! Co ty masz z włosami? Ale to fajne. Mówisz o mnie? Coś nie tak z moimi włosami? Trochę się potargały. No dobra, bardzo. Muszę je związać. O! Potrzebuję sznurowadeł. Muszę się po nie zakraść. Odpocznę chwilę i napiję się. Jestem jak ninja. W ogóle mnie nie zauważy. Tylko migusiem. Znacznie lepiej. Prawie je mam. Zbrodnia doskonała. Przeplotę sznurowadło przez warkocz i przez drugi też. To jak sznurowanie butów. Przewlekę przez włosy, a teraz rozpuszczę tył. Już nie są podargane. Mogę trenować dalej. Okej, wracam do ćwiczeń. Wow, ma świetne włosy. Muszę ćwiczyć dalej. Ładniejsze niż moje. Jestem pod wrażeniem. Wow! Auć. Okej, to bolało. Ha! Padłaś na twarz. Dalej zmęczona?
Hej, gotowa? Musimy już wychodzić. Nic ci nie jest? Halo? Co się stało? Aż tak źle? Nie, zaraz to naprawimy. Potrzebny nam tylko płyn do makijażu i waciki. Teraz zabierzemy się za makijaż. Zacznę od prostych linii w kilku miejscach. Potem podzielę twarz na mniejsze sekcje. W ten sposób. I wypełnię je ciemniejszym odcieniem podkładu. Co drugą sekcję. A resztę wypełnię jasnym podkładem. Lubicie szachy? Teraz za pomocą gąbeczki pozacierajcie przejścia. Dzięki temu kolor zyska głębi. Już kończę. Zobacz. Wow, o wiele lepiej niż wcześniej. Super, chodźmy na imprezę. Wygram ten konkurs. Mam takie świetne włosy. To się okaże. Przepraszam. W tej sukience będzie mi do twarzy. Wow, ona jest chyba ślepa. Szkoda by było wyjść bez makijażu. No cóż, teraz ceni się naturalne piękno. Fajna kiecka. Dzięki. A gdzie moje pędzle? Przecież przed chwilą tu były. O nie, i co teraz? Szczoteczka do zębów? Wiem! Weźcie paletkę cieni i szklankę wody. Zamoczcie szczoteczkę w wodzie, a następnie w cieniach. Rozpryskajcie je na powiece. Spokojnie, będzie się opłacać. Użyjcie różnych kolorów. Zmyjcie nadmiar z twarzy i makijaż oka gotowy. Hej, piękna! Panie i panowie, witamy! Możemy zaczynać! No nie wiem... Hej! Brak mi słów! Jest przepiękna! Wygląda oszałamiająco! Wow! Dziękuję bardzo! I jeszcze tu? Okej! Co to za bałagan? Kto to widział? Posprzątaj chociaż te ciuchy! Może później... Pa, pa! Słucham? Wracaj tu! Nic, tylko po tobie sprzątam! O, no wiesz co? Dobra, ogarnę tu. Ile ona nakłada tego makijażu? Końca nie widać! I nikt mi za to nie płaci. Wow, co za marnowanie gąbeczek! Serio? Tu też? To chyba wszystkie. Moje plecy, jestem na to za stara. No to przy okazji pozbieram te ubrania. Tu też? Muszę z nią porozmawiać. Do środka. Nie tak, wyobrażałam sobie to popołudnie. Dobrze, że mamy pralkę. Wiem jak je szybko umyć. Włóżcie gąbeczki do miski lub wiaderka. Wsypcie do środka miarkę proszku do prania. Następnie wlejcie wodę. Spójrzcie na te bąbelki, to znaczy, że działa. Kiedy dobrze nasiąkną, wylejcie wodę. Spłuczcie czystą wodą, żeby pozbyć się detergentu. Jeszcze dobrze wyciśnijcie. Patrzcie, jakie czyste. Udało się. Co za oszczędność czasu. O, prawie zapomniałam. To mi się przyda. Co? Co się stało? Miki! Przysiad i w górę. Czujesz mięśnie? I na bok. Muszę poszukać nowego partnera do ćwiczeń. Ale się spociłam. Co ty nie powiesz? Kręci mi się w głowie. Alex, nic ci nie jest? Gdzie ja jestem? To przeze mnie? Muszę zmienić dezodorant. Wiem. Weźcie gąbkę i spryskajcie ją wodą. Teraz mydło. Potrzyjcie gąbką o kostkę. A potem pachy.
Teraz weźcie trochę bentonitu i sok z cytryny. Dobrze zamieszajcie. Musi zrobić się taka papka. Nanieście maść na pachy. Poczekajcie, aż wyschnie. Na koniec zatrzyjcie wszystko gąbką. Co za świeżość! Koniec przerwy! Nie podchodź tu! Uzbroiłem się w odświeżacz powietrza! Już to ogarnęłam. Pokaż no. Okej, wierzę ci. Do roboty! Ale ta książka jest wciągająca. O, wiadomość. Tak szybko? Muszę się ogarnąć. Gdzie ta kosmetyczka? Zacznę od perfum. Pachnę jak róża. Co jeszcze? Szminka. Łatwo nie będzie. Ale od czego są zęby? No dalej. Powoli. Okej. Mamy to. Co to takie trudne? Może być. Kogo ja chcę oszukać? Wyglądam jak klaun. Musi być jakiś prostszy sposób. O, ta nić dentystyczna może się przydać. Już wiem, co robić. Wetrzyjcie szminkę w nić. Musi się dobrze pokryć. Następnie odciśnijcie ją na ustach. Zróbcie X-a w tym miejscu. A potem odrysujcie kształt ust. Jeszcze na dole. Następnie wypełnijcie środek. Wow, ale piękne! Hej, jak się czujesz? Wyglądasz super. Mam coś dla ciebie. Dziękuję. Wszystko wygląda przepysznie. Nie wiem, co wybrać. Halo? Kelner, poprosimy dwa dania dnia. Smacznego. Halo? Wow, wygląda wybornie. Powiedziałam coś nie tak? Dziwnie zareagowali. O nie, mam na buzi dwie gąsienice. Zaraz, przecież to moje brwi. No to zrobiłam pierwsze wrażenie. Dobrze, że mam pensetę. Średnio to widzę. To może trochę potrwać. Katastrofa. Chyba, że użyję pilnika. Czemu nie? Potrzyjcie pensetę o pilnik. Dzięki temu znów będzie naostrzona i żaden włos jej się nie oprze. I to ja rozumiem. Idealne brwi w mgnieniu oka. Co za różnica. Ma ktoś może odkurzacz? Już tak późno? Muszę iść. Przysiad i w górę. Czujesz mięśnie? I na bok. Muszę poszukać nowego partnera do ćwiczeń. Ale się spociłam. Co ty nie powiesz? Kręci mi się w głowie. Alex, nic ci nie jest? Gdzie ja jestem? To przeze mnie? Muszę zmienić dezodorant. Wiem. Weźcie gąbkę i spryskajcie ją wodą. Teraz mydło. Potrzyjcie gąbką o kostkę. A potem pachy. Teraz weźcie trochę bentonitu i sok z cytryny. Dobrze zamieszajcie. Musi zrobić się taka papka. Nanieście maść na pachy. Poczekajcie, aż wyschnie. Na koniec zatrzyjcie wszystko gąbką. Co za świeżość! Koniec przerwy! Nie podchodź tu! Uzbroiłem się w odświeżacz powietrza! Już to ogarnęłam. Pokaż no. Okej, wierzę ci. Do roboty!
ale ta książka jest wciągająca. O, wiadomość. Tak szybko? Muszę się ogarnąć. Gdzie ta kosmetyczka? Zacznę od perfum. Pachnę jak róża. Co jeszcze? Szminka. Łatwo nie będzie. Ale od czego są zęby? No dalej. Powoli. Okej. Mamy to. Co to takie trudne? Może być. Kogo ja chcę oszukać? Wyglądam jak klaun. Musi być jakiś prostszy sposób. O, ta nić dentystyczna może się przydać. Już wiem, co robić. Wetrzyjcie szminkę w nić. Musi się dobrze pokryć. Następnie odciśnijcie ją na ustach. Zróbcie X-a w tym miejscu. A potem odrysujcie kształt ust. Jeszcze na dole. Następnie wypełnijcie środek. Wow, ale piękne! Hej, jak się czujesz? Wyglądasz super. Mam coś dla ciebie. Dziękuję. Wszystko wygląda przepysznie. Nie wiem, co wybrać. Halo? Kelner, poprosimy dwa dania dnia. Smacznego. Halo? Wow, wygląda wybornie. Powiedziałam coś nie tak? Dziwnie zareagowali. O nie, mam na buzi dwie gąsienice. Zaraz, przecież to moje brwi. No to zrobiłam pierwsze wrażenie. Dobrze, że mam pensetę. Średnio to widzę. To może trochę potrwać. Katastrofa. Chyba, że użyję pilnika. Czemu nie? Potrzyjcie pensetę o pilnik. Dzięki temu znów będzie naostrzona i żaden włos jej się nie oprze. I to ja rozumiem. Idealne brwi w mgnieniu oka. Co za różnica. Ma ktoś może odkurzacz? Już tak późno? Muszę iść. Jesteśmy strasznie nudni. Bez sensu. Zaraz, co się dzieje? Za dużo kolorów. Dostałem prosto w nos. I to nie ma końca. Teraz leci błękit. Nie wiem co to, ale było czadowe. Teraz jesteśmy kolorowi. Uwielbiam malować. To mnie uspokaja. Teraz odrobina jasnego różu. Jest śliczne. O, ktoś do mnie pisze. Ciekawe kto. Tęczowa impreza? Ale czad, muszę na niej być. No dobra, muszę znaleźć coś tematycznego. Oj, pędzel. Co masz dla mnie, o mister na szafo? Ach, niedobrze. Nie ma tu żadnych kolorów. No i co ja mam teraz zrobić? Przecież muszę być tęczowa. Zaraz, moje farby są mega kolorowe. Na pewno coś z nimi zrobię. Jestem genialna. Dobrze, czas na tęczowe czary. Przydadzą mi się farby i kilka pędzelków. Nakładamy oba kolory naraz i nakładamy je na oczy. Zmieniamy kolory i malujemy niżej. Świetnie, ale to tęczowa impreza, potrzebuje więcej kolorów. I oczywiście większego pędzla. Dobrze, kolory nałożone, możemy malować dalej. Do dzieła. A teraz usta. Następny krok to zielona maskara. Super, muszę ją porządnie nałożyć na rzęsy. Już wiem, jeszcze brwi. Na pomarańczowo. One też muszą dobrze wyglądać. Świetnie mi idzie. Do dzieła. Jeszcze trochę. Już. Jeszcze odrobina. O matko, te niebieskie piegi są przeurocze. Szkoda, że się z takimi nie urodziłam. Dobrze, tęczowy makijaż jest gotowy. E? Co to? Co za światła? O, tęczowe przyjęcie. Super. O, wspaniały makijaż. Sama zrobiłaś? Jest świetny i idealnie pasuje do tęczowej imprezy. Woda się ugotowała i można jeść zupcie. Czekałem na to cały dzień. Taka dobra i kojąca nerwy. Może grają coś fajnego w TV?
Przełączę na inny kanał. Cześć wam! Dziś pokażę wam nowy dom. Chodźcie! To mój pokój do imprez. DJ gra 24/7. DJ, to musi być fajne. Telewizor znów się psuje. No weź! To moje biuro z nowym komputerem i kierownicą. Wiem, jestem bogata. Gdy chcę się zrelaksować, biorę kąpiel. Wow. Parzy! A jak idę spać, to przykrywam się pieniędzmi. Super. Muszę przestać to oglądać. Też chciałbym żyć tak beztrosko. Muszę się umyć. Oblałem się zupą. Szkoda, że nie mam żadnej bomby kąpielowej. Ta szorstka gąbka musi wystarczyć. Super. Jeszcze mydło upuściłem. No dobra, gdzie ono jest? Tutaj. Ono do mnie. Nie mogę przestać myśleć o tamtych bombach do kąpieli. Chwila, moment. Mam pomysł. Na początek pusta miska i trochę sody oczyszczonej. Wsypię trochę do miski. Tyle wystarczy. Teraz dodam kwasku cytrynowego. Jeszcze olej kokosowy. Zawsze w cenie. Całość zmieszam z zaufaną trzepaczką. Ale wszystko się kruszy. No i proszę, mamy dużą miskę i kilka małych. Przyda się kilka barwników. W końcu ma być ładnie. Trochę ciężko się miesza, ale damy radę. Pora na silikonowy pojemnik. Z kolei biała mieszanka będzie mieć własną formę. Łyżeczką wsypię proszek do foremki. Dobrze, teraz dodam kolory. A teraz przykryję całość białym proszkiem. Świetnie, teraz delikatnie ubijemy. I na koniec odrobina sprayu antybakteryjnego. Gotowe, teraz można wyjąć z formy. Tak zrobiona bomba kąpielowa nadaje się do użytku. Moja jest lepsza, bo sam ją zrobiłem. No to zanurzamy. Bąbelki i piana. Tak, teraz tęcza zaczyna wychodzić. Od razu mi lepiej od tych kolorów. Cieszę się, że rozlałem zupę. Co za dzień. Hej, co jest? Gdzie ty jesteś? Przepraszam, za chwilę będę na miejscu. O nie, co za kolory. Jestem cały na biało. Nie wpuszczą mnie. O nie, ups, fatalnie. Zaraz, to ty? Hej, widzisz mnie? Muszę szybko coś zrobić. Gdzie się schować? W śmietniku? O blech, ale nie mam innego wyboru. Dobra, wskakuję do środka. Chyba się pomyliłam. Mało brakowało. Mogła mnie zobaczyć. Ale obrzydliwe. Au! Co się dzieje? Moją artystyczną karierę szlak jasny trafił. Co to jest? Niemożliwe, brokat! Dobra, mam tu tackę, do której wsypię brokat. Ale ładna czerwień. Muszę usypać ją w linię. Teraz złoty brokat. Wysypię wszystko. Zielony, będzie idealny. A teraz cała reszta. Teraz odcisnę dłoń w brokacie. Wow, patrzcie tylko, jak się błyszczy. Dobra, wychodzimy stąd. Teraz ręce. Tak, do kompletu przydadzą się fajne okulary. Teraz można iść. Tym bardziej, że jestem spóźniony. Kochanie, przepraszam, że to tyle trwało. Jak mogłeś kazać mi tyle czekać? Spójrz na moją koszulę, sam zrobiłem. Zaraz, naprawdę? Świetna, jestem pod wrażeniem. Cześć, my na imprezkę. Niech się wam przyjrzę. W porządku. Ciekawe, jakie specjały przygotują nasi uczestnicy. Oto pierwszy z nich z potrawą. Dobrze, pokaż, co dobrego upichciłaś. Bardzo proszę. Oto mój ulubiony deser. Owocowa bananza. Co to takiego? Jak widać, skupiłam się na ekspozycji. Chciałam zgrać kształty i kolory. To tylko owoce i słodycze. Oto twoje wyniki. Przepraszam? Wy chyba sobie żartujecie. Następny uczestnik, proszę. Dzień dobry, przyszedłem z własną potrawą. Miło mi. Zacząłem gotować w młodości. No tak, potrawa, oczywiście, oto ona. Miętowa pianka w polewie karmelowej. Że co? Ledwo to widać. Jest za małe.
Ciągle o tym opowiada. Co za męka. Co? To moje wyniki? Ten konkurs to jedno wielkie rozczarowanie. Spokojnie, wszystko w porządku. Nie rozumiecie mojej potrawy. Cześć, ja na konkurs. Dziecko? Serio? Mamy konkurować z dzieckiem? Cóż, oto moja potrawa. Wow, zrobiłeś naprawdę piękny tęczowy tort. Nie mogę się napatrzeć. Tęczowy krem jest łatwy do zrobienia. Weźcie kolorowe kremy i ułóżcie na folii. Użyjcie tyle kolorów, ile tylko chcecie. Proszę, na koniec ten przepiękny fiolet. Teraz owiniemy je folią spożywczą. Dość ciasno, ale uważajcie, żeby nic się nie zmieszało. Kiedy skończycie, obetnijcie końcówkę nożyczkami. Potem można włożyć do rękawa cukierniczego. Elegancko, teraz pora na dekorację. Oto tęczowy krem. Tak, to działa. Bardzo ładne wykończenie. Jeszcze odrobina, brzeg gotowy. Jeszcze kilka akcentów po środku. W końcu to konkurs. Tort musi się dobrze prezentować. Ta-da! Oto mój tort. Ładny? Jak on to zrobił? To przecież nie ma żadnego sensu. Oto twoje wyniki. Jest! Co? Żartujecie sobie? Jak to w ogóle możliwe?